Wodz wita w pierwszym odcinku z nowej serii z gry Ghostrunner. I tak, ten film okazuje się w czwartek, tego dnia co na epickim wychodzi właśnie ponownie Ghostrunner. Jeden raz już właśnie epicki przegląd z tego był. Sam Ghostrunner to była seria z dwójki i z dwójki trybu hardcore'owego, ale stwierdziłem, że jak i tak teraz już jest ten epicki, sobie odświeżę jedynkę i zobaczę, jak wygląda z powrotem po wrażeniach z dwójki. Jak się do tego wróci i jakie będą generalne wrażenia. Dobra, więc myślałem sobie na tym, ale chyba typ klasyczny, żeby nie mieć tutaj niczego zaburzonego. No i co? Zaczynamy. Zacznijmy sobie od przejrzenia tego. Pod jakim przyciskiem nam tutaj otwierało menu z ekwipunkiem tam, mieczami i wszystkim. Okej, okay, pod T. Zwykle jest to tap albo i, ale dobra, faktycznie i tak to było. Dobra, co my tutaj mamy w ogóle? Już od tak dawna w to nie grałem. Dobra, niech to będzie jak jest. Jeżeli chodzi o te udoskonalenia, to... Nie wiem, ktoś mógłby się przyczepić właśnie, jeżeli to jest kontynuacja, a nie kompletnie nowa gra, to jest tak w sumie urządzona bez sensu, bo odezwala wszystkie miecze, rękawice i przedmioty, więc... Cóż, a jeszcze sobie odrobinę ściszmy grę. Dobra. Więc... Tak, no nowej gry jako nowej gry oczywiście nie wezmę, ponieważ z jakiegoś powodu jedynka wtedy usuwa w ogóle wszystkie miecze, znajdźkę, rękawice. Więc to jest takie średnie. Więc nie wiem, po prostu zrobimy tak, że i tak nie będę korzystał z tych... naszych tutaj mocy, o ile jeszcze fabule nie będą odblokowane. I taka będzie najlepiej. A na te Tricksa i tak chyba nawet nie będę patrzył, bo mi się zwyczajnie nie chce. Zachowam to, co kiedyś tam miałem ustawione. Ale tak. Już przyzwyczajenie klikam tej prawy, której jest tutaj bardzo dużo wartościowy. Tak, generalnie tutaj teraz odbijanie pocisku będzie naprawdę tyle zmiany. Oj. Dobra, burza naładowana, ale jak mówiłem, mocy jeszcze używać nie będziemy. A weź sobie kontrolę, żeby nam się nic nie pomyliło, nawet jeżeli przez przypadek klikniemy. Trochę zbyt szybko, w co my się wpakowaliśmy. Okej, okay, sądziłem, że będziemy mogli potem przebiec, ale się okazało, że jednak taki problem z hitboxami to ma. O tak, może nie mamy blokowania, ale w końcu jest przyjemny wolejanik. Nie to, co próbujcie zrobić. No co prawda, żeby z powietrzem nabrać takie wprawy w odbijaniu pocisków jak za czasów świetności, kiedy nie widzę, no to trochę czasu minie, ale jak na taki początek, on no to nie idzie źle. Tak, i najgorszej to nie będzie jakaś mega długa seria, no bo... A tak, dobra, tutaj ten już pod prawem. Też no, sam Ghostrunner nie jest zbyt długą grą, plus jeszcze no... W tym przypadku jakieś 50 godzin w tym, też drugie 50 w dwójce mniej więcej, no to z podobnym doświadczeniem raczej to minie jeszcze szybciej.
No tak. To jest chyba w sumie największa rzecz, która dla mnie dwójka robi lepiej, to odbijanie pocisków i blokowanie. To jest naprawdę gigantyczne usprawnienie. A tutaj to w jedynce pod tym samym klawiszem co normalny atak i dosyć nieprecyzyjne celowanie. No cóż. Ale przynajmniej w końcu można normalnie biegać po ścianach. Face to face, that is. Now, let's take a look inside. This may feel a little strange. No ta, no i ten cyber void bez zrywu. Co prawda zawsze jest kontr spacja, no ale oczywiście to nie jest aż tak efektywne jak jeszcze kontr shift spacja. Ghost Runner. Number 74, to be precise. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here, but we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. I remember a fight. Others like me. A fall. You've been cast down from Dharma City to the base district. It's a miracle to survive a fall like that. No, no i przy okazji możemy sobie nałożyć taki poboczny challenge wyspy, próbować robić jak największego defresa. Zaprawda, iż mamy jedną śmieć na pierwszym poziomie, dosyć głupią, ale też... Ale nie, że kompletny jest ten, jak tylko będzie, tylko taki po prostu cel poboczny. Na jak największej ilości poziomów bez tej śmierci. Oj. Czy to się liczy jako śmierć? My body did anyway. Thanks to the precautions I had taken, I'm still here. Although this form has its limitations. Are you an AI? You could say that. You could also say Dharma Tower is a skyscraper. Do tego, że nie mamy... Z jednej strony tego, że nie mamy shifta w sobie wojdzie, niby jeszcze zajmili, muszę się przyzwyczaić niż po prostu odbijanie pocisków. Ale w sumie tutaj sobie wojdę nie masz tak dużo, więc raczej... To nie będzie aż taki wielki problem. Dobra, może jednak będzie. Nie wiem, tylko tam na początku. Ech. It's you that has become incompatible. The incompetent repairs you were subjected to made you divergent. You no longer function like a ghost runner is supposed to. But we'll change that. Who repaired me? That would be the Climbers, a group of rebels that tried to oppose Mara. Where are they? Dead, I'm afraid. They've been killed before I managed to contact you. But there's no time to worry about them now. We're almost done here. Press on. How did she manage to leave? I was stabbed in the back. We both were, you and I. Who was she? No, nie nazwałbym całkowitego paraliżu ciosem w plecy. A trusted partner. Brilliant scientist. Who is she now? No tak, zapomniałem, że na, w jedynce na tych krawędziach nawet bez shifta potrafi mocno wywalić. Przed dobrym na skoku. I need more answers. And you will get them. For now, trust me. The Keymaster is your enemy and a tyrant. Z pewnością się przedostaje nieraz, gdzie nie ma tych wszystkich blokaców w trójce. You'll have to relearn a few things and tweak your performance. But first, jump. We need to get back. And it's much...
Dobra, wracamy. Our first stop is one of the few remaining Cybervoid mainframes located in an old mining tower. O, tak, z powietrzem zrych, jak dobrze. And hopefully restore your more sophisticated functions. Hopefully. There's no guarantee the data will be intact, but we'll cross that bridge when we come to it. Choć mam wrażenie, że jest to nieco słabszy niż w dwójce ostatecznie. Jakoś sobie tak taki w jednym zacząłem już używać naprawdę pod koniec tego, jak już praktycznie przestałem grać, więc aż tak dobrze tego nie pamiętam, jak to wyglądało. In combat, I'm afraid I can't. Cybervoid Remnant is the only medium I can interact with. I will be able to help you with your upgrades once we find the mainframe. Apart from that, just think of me as a voice in your head, one that you should listen to if you want to stay alive. This is Zoe Avila of the Climbers Rebellion. If there's anybody alive out there, nie wiem, wspinaj się, tylko biegnij. Dobra, no, pójdziemy tędy. Teraz sprawdzę możliwości właśnie tego Control Shift Spacja. Trzeba to sobie dobrze wybadać, zanim zaczniemy tego używać na pełną skalę. Keymaster Guard is patrolling the area. They may have located the mainframe. Can they use it? No, but they can destroy it, like they did to most of the Cybervoid hardware. This is Zoe Avila of the Climbers. Please, can anybody hear me? Anybody? This is Ghost Runner. The Ghost Runner? Jack, you're awake! Yes. How? We've been rebuilding you for months. We tried everything. We tried everything we could to wake you up, but you never would. It wasn't up to me. Tak, oczywiście szpalec przyzwyczajenie kładzie się na tym prawem i... No dobra, akurat teraz pominę. Będzie też sobie trzeba zamienić w otychach. Tak, podczas okrywania dwójki dosyć mocno narzekałem na to, co na przykład zapisuje ku mnie po leningu i paru innych rzeczach, ale w sumie teraz jak patrzę na to blokowanie, to naprawdę nie wyobrażam sobie tej serii bez tego, więc chyba jednak pomimo paru rzeczy, które dwójka zapisała, to chyba jednak jest to właśnie na prowadzenie. A naprawdę blokowanie to jest kompletny game changer. Ta, no i też sam timing, generalnie po prostu sparowania, a odbicia tego pocisku lewym też jest nieco inne. Dlaczego trzeba przywyknąć na nowo? Ale potem jak to już się udam, to sobie pamiętam chyba jednak w jeden, co to było nieco bardziej rytmiczne. Łatwiejsze później do powtarzania w serii. Fixing you was the only thing they could help me with, and they were already on it. Tego nie było zasięgu.
inaczej zapamiętałem tę sekcję. A, do tego było. Okej. Szybciej nie możemy. I tak robimy z mniej więcej dokładnie szybciej niż normalnie, że nawet się przychodzi za pierwszym razem. Dobra, zdecydowanie szybciej. Dobra, czyli potem możemy już błysk używać. Z tego co pamiętam. A, no tak, i te uszlecy były wojdowe. Okej, jak to się rozwiązywało? It's in your instincts to navigate the cyber void. In most cases, you'll just have to focus on finding the right direction. Look what these rebels did to your protocols. That's what happens when amateurs mess with perfection. After you're done with this particular jumble, gdzie jest Elka? Tam jest Elka, dobra, więc teraz daj tego, powiedzmy. Teraz ponownie te. I tamten. I need you to start putting in some effort. Luckily. Finally. Excellent. Sometimes you will need to close in and attack simultaneously. Let me give you something to aim at. Focus. Perfect form. Once more. Take a breath. Yes, you got them. The enemies won't line up for you. Adaptable, splendid. You can even use this technique to cut through projectiles. Give it a try. Very convenient, is it not? No jak jakby po prostu szczerze, meta jedynki to jest wzięcie tej, że burza zabija dwóch wrogów, od razu się odnawia i to jest wszystko, jeśli chodzi o to moce. W dwójce jest nieco większa. Kombinowanie z tym możliwe, ale widząc cokolwiek innego niż burza, to się nie opłaca po prostu. Let me put it another way. I cannot exist without Cyber Void, and you cannot exist without me. Jesteś pewien? These are just bandits loyal to the Keymaster, used by her to keep the base under control. You can expect more competent foes as we move higher up the tower. Kolega zabił unik, nieźle. No szybciej. The climbers replaced many of your parts. There were a few they couldn't find. Mara's kill suits among them, which means she can't shut you down again. Make no mistake, this fight won't be easy, but at least it will be fair. Nie na pewno. That's
Dobra, ja nawet mam, zapomniałem, że to nie jest dwójka, gdzie to się odnawia chwilę po walce. No ale w sumie, jeżeli i tak teraz nie możemy używać burzy, no to co daje różnica? I tak, na tym etapie nie mamy chyba jeszcze takich wyków, gdzie to mogłoby faktycznie sklaczować i nam życie ujatować. Co to miało być? Ej, tak nisko już to jest? Z jednej strony daje nam o wiele mniej czasu na ujadowanie się, z drugiej strony nie jest tak jak w bójce, gdzie spadamy przez nie wiadomo ile czasu, żeby w końcu zginąć. No ale w bójce też chyba dodali takie miastowe estet, więc jestem akurat nie jest aż tak za... Jeden symbol na takim miejscu jest set? Wydaje mi się, że nie. A więc dalej. Dobra, teraz już tego mamy. Tak, tutaj są znacznie groźniejsi niż w dwójce, gdzie można blokować. Trzeba za każdym jednym razem mieć dobry kąt, inaczej jest to natychmiastowa śmierć. Jack. Right. You wouldn't know. It's the code name we used for you during the repairs. Diego said you were all jacked up when he found you, and it's Diego said you were all jacked up. Okay, i tak się liczyło. Gdzie ja biegnę? Tędy się zaczynało. No. Tą mapę. Be able to monitor and keep communications and keep you updated. Atma? Atma chip, the standard neural implant. You must have heard of them. Basically simplified versions of your own cortex interface. I'm gonna connect to your visual feed so I can guide you better. Can you grant me access? Can you grant me access? And I'm in. Seeing the world from your perspective will make things much easier. Było skoczyć na ścianę. Co tu się wydarzyło? W jaki sposób my ciągle żyjemy? Tutaj pytanie. Okay, nieźle. So you're going up to Dharma City. Yes. Well, first you have to get through the base, and much has changed since you've been gone. There is no law here anymore. A zapomniałem, że oni tam wysypowali przy okazji. Dobra, aż tak daleko się nie możemy wyrzucać. Czekaj, tam też jeszcze był jakiś? Dobra, chodźmy w takim razie normalnie.
everything they produce goes straight up to Dharma City. While the Keymaster and her lackeys live in luxury, we Basers work our fingers to the bone our whole lives and don't see any of it. How do you survive? When I was little, we were given basic provisions. But each year, we'd get less and less. A dobra, tylko po jednej stronie jest to. Więc na dół. I tam dopiero. Not much of a choice, really. Efficiency of Dharma City hydroponic farms dwindles. Efficiency of Dharma City hydroponic. Dlaczego on się odbija od tej baryki, głupie? Okej. Nie wiem, co nam tak podskakuje. Mara can't feed everyone, even if she wanted to. Some decided to fight back. My parents, their friends, Saul. They weren't afraid to speak up against Mara and remind us that things used to be different. The resistance started because some of us remembered the time before the Keymaster. Why this time? Supposedly she wanted to unlock our chains, set us free. Yeah, right. Free from the architect. Probably. Czy tam nie było te szynki, żeby od razu się nagle dostać? A tutaj, okej. Okay. No tak, dlatego tak to było w pierwszej części pójść niestety nie można. Szkoda. Co to było? Dobra, to ja chyba sobie już zakończymy pierwszym. I tak po poziom przeszliśmy, więc w tym tempie to... Nie wiem, ale z dużo raczej filmów ta seria mieć nie będzie. Dobra, w każdym razie już dziękuję za uwagę i na ja.